działania wywiadu sowieckiego, które miały ogromne znaczenie w Stanach Zjednoczonych, można sprowadzić natychmiast do jednego epitetu. No tak, ale tu mówimy o spiskowej teorii historii. Jedni to potwierdzali, inni zaprzeczali. Ale my wiemy, że tak było. Wielu okazało się sowieckimi agentami. Ważne nie jest ilość ludzi, tylko ranga informacji, do której ci ludzie mają dostęp i którą przekazują.